Siemanko moi drodzy, ja jestem Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka związanego z pierwszym turniejem Pokémon. Muszę od razu powiedzieć wam, że dzisiaj jestem sam, nagrywam sam, bez nikogo niestety, ale jest to spowodowane tym, że po prostu strasznie nie mam czasu ostatnimi dniami, tak to powiedzmy. Dlatego też właśnie odcinek się spóźnia, nie ma go właśnie w niedzielę, a jest teraz we wtorek. Jest to spowodowane tym, że oczywiście zaczęły się studia, jest mniej czasu na wszystko, no i musicie zrozumieć, że no może się nawet być taki dzień, jak właśnie jakim była niedziela, ale niedziela to już w ogóle była specyficzna, ale może o tym, co się działo w sobotę i przez co w niedzielę nie było filmu, to nie będę opowiadał, nie myślcie, nie zdradzam aż tak swojego życia prywatnego, ale w każdym razie, no naprawdę przepraszam was, że tego filmu nie było w niedzielę, jest właśnie dziś we wtorek. Ale co, może powiem wam to, co chcecie usłyszeć, czyli to, co najważniejsze, odbyły się ćwierćfinały. Cztery mecze, które wyłoniły czterech najlepszych, którzy trafili do półfinału. A więc może tak, od samego początku. Pierwsza walka, czyli myślę, że ogólnie największe zaskoczenie z wszystkich zaskoczeń, jakie mogły się zdarzyć. Szyszka.pl wygrał z Hawkinsem 3-0. Naprawdę wielkie gratulacje dla Szyszki. Gratulacje dla Hawkinsa również. Dojście do tej fazy turnieju i to z jakże ładnymi wynikami było do tej pory. No ale no, Szyszka pokazuje, że naprawdę jest wart miana bardzo dobrego zawodnika. Na pewno zmienił się strasznie od mojej ostatniej walki z nim, która była oj bardzo, bardzo dawno temu i w miarę łatwo wygrałem. Widać, że jednak jeżeli ludzie się postarają, będą ćwiczyć sobie poki odpowiednio, dobrą taktykę przyjmą, to są w stanie, jak widzicie, pokonać nawet jednego z najlepszych graczy, jakich znam, czyli Hawkinsa. Ale dobra, może koniec chwalenia Szyszki, przejdźmy do kolejnego meczu. Był to mecz pomiędzy PWNEDX7 a Interpem. Ja obstawiałem Interpa i tak też się stało, ale nie było to proste dla niego. Interp wygrał bowiem tylko 2-0. Więc wynik naprawdę, no dużej przewagi nie było. PWNDX7 naprawdę postawił opór, przez cały turniej pokazywał, że również potrafi bardzo dobrze rozegrać spotkanie, a to, że wygrał z Interpem, to że przegrał tylko tak małym wynikiem, to myślę, że już świadczy o tym, że jest on naprawdę godnym, bardzo godnym graczem. Jeżeli chodzi o kolejne spotkanie, to był Warrior versus Brusus i tu niestety muszę wam powiedzieć, że zaszła no niemiła sytuacja, bowiem na początku Brusus wygrał 6-0, ale Fortress trochę zaciekawiony tymi dziwnymi zwycięstwami zawsze 6-0 Brususa, postanowiliśmy sprawdzić go, no i okazało się, że jego Pokémony były po prostu w ten sposób tworzone, że jakby to wam powiedzieć, jakiś Pokémon może mieć maksymalne statystyki w danych, na przykład tam ataku czy obronie na danym levelu. Niektóre statystyki ciężko jest osiągnąć, bowiem mogą się trafić taki Pokémon z odpowiednim IV raz na 10 tysięcy, ale jeżeli zdarza się Pokémon, który ma na przykład o 30 więcej statystyk w danym na przykład ataku niż Pokémon z maksymalnymi IV, który się zdarza naprawdę raz na 10 tysięcy, no to takie coś nie może istnieć. Pokémony były robione w programie. Brusus mówił, że dostał je od kogoś. Ja w to nie wątpię, prawdopodobnie ktoś przesłał mu Pokémony, on nie chciał sprawdzić, ale najgorsze jest to, że nie zaciekawił się może tym, że te Pokémony są bardzo, ale to bardzo silne i kontynuował walkę w turnieju tymi Pokémonami. No i z tego, a nie innego powodu, no musieliśmy zdyskwalifikować Brususa. Przegrywa on dlatego 6-0 i to Warrior przechodzi dalej i to on jest właśnie już tym naszym trzecim półfinalistą. Jeżeli chodzi o ostatni mecz, to był mój mecz z Driggerem. Mecz, który zobaczycie na samym końcu, ale na pewno większość osób już widziała na kanale Driggera. No cóż, przegrałem 3-0. No, nie było, no niestety to zamrożenie, jak mówię, ale no były też inne sprawy, ale już może nie komentujmy. No w każdym razie gratulacje wielkie dla Driggera. 3-0 wygrano bardzo ładnie. I słuchajcie, myślę, że to tyle na dzisiejszy odcinek. Myślę, że tak, nic więcej nie mam już wam do mówienia. Na samym końcu odcinka oczywiście mecz mój z Driggerem. Bez komentarza, bo turniejowych nie komentuję, tylko dodaję z muzyką. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to ocencie moi drodzy, skomentujcie, zasubskrybujcie, a ja się z wami już teraz żegnam. Cześć i czołem, narka!